trzech tygodni lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach walczą o życie 8-letniego Kamila z Częstochowy, który został skatowany przez swojego ojczyma. Przypomnijmy, że dziecko jest już po kilku przeszczepach, ale nadal jest w śpiączce farmakologicznej na oddziale intensywnej terapii szpitala. Jednak jak przekazują lekarze, pojawiła się nadzieja. Choć dziecko miało poparzone około 25% powierzchni ciała, to rany mają się goić i jeśli sytuacja będzie dalej na tyle stabilna, na ile jest teraz, to lekarze z GCZD rozpoczną przygotowania do wybudzenia Kamila. Dopóki dziecko przebywa na OIOM-ie, tak naprawdę walka o jego życie cały czas trwa. Oczywiście mówimy o pewnego rodzaju stabilizacji stanu zdrowia dziecka, mówimy o jakichś drobnych poprawach, natomiast zakres obrażeń, których doznał, to, że one były przez tyle dni nieleczone, to wszystko bardzo obciążyło ten mały organizm. I sprawiło mu niewyobrażalny ból. Od początku kwietnia, gdy sprawa katowania Kamila przez jego 27-letniego ojczyma Dawida B. wyszła na jaw, wszystkie informacje o jego powrocie do zdrowia śledzi praktycznie cała Polska. Mamy do czynienia z bardzo dużą chęcią pomocy Kamilkowi ze strony zwykłych ludzi. Piszą do szpitala, przywożą różnego rodzaju upominki, wysyłają pocztówki. Zainteresowanie losem chłopczyka i jego leczeniem i jego przyszłością jest bardzo duże i no to jest bardzo budujące. Budujący jest również fakt, że na jednej ze zbiórek kwota zebranych dla 8-latka pieniędzy przekroczyła 600 tysięcy złotych. Przypomnijmy jednak, że zatrzymany jest nie tylko ojczym Kamila, ale również jego matka, która miała nie reagować na agresywne zachowanie jej partnera wobec dziecka. Co więcej, prokuratura wystąpiła o odebranie praw rodzicielskich 35-letniej Magdalenie B., która milczała, gdy jej konkubent oblewał 8-latka wrzątkiem, bił, zastraszał czy kładł siłą na rozgrzanym piecu. W realiach tej sprawy brak jest zatem osoby, która mogłaby zarządzać środkami pieniężnymi, które zostały zebrane na rzecz małoletniego chłopca. Z uwagi na te okoliczności prokuratura okręgowa w Częstochowie złożyła w sądzie rodzinnym wniosek o ustanowienie kuratora dla reprezentowania interesów majątkowych małoletniego Kamila. Chcę jednak podkreślić, że nie podejrzewamy nikogo o złe intencje. Czyli o próbę wyłudzenia pieniędzy dla własnych korzyści pod pretekstem pomocy chłopcu. W sprawie oprócz ojczyma i matki chłopca oskarżenia usłyszeli także jego ciocia Aneta J. i wujek Wojciech J., którzy z wolnej stopy odpowiedzą za nieudzielenie pomocy katowanemu dziecku. 205 punktów karnych i mandat w wysokości nawet do 27 tysięcy złotych dla motocyklisty, który nie zatrzymał się do rutynowej kontroli. 32-letni mieszkaniec Katowic uciekał przed policjantami z pszczyńskiej grupy Speed tylko dlatego, że nie miał ważnego przeglądu i ubezpieczenia OC. Mężczyzna uciekał przez Pszczynę, Tychy i ostatecznie został zatrzymany przez policjantów w Bieruniu. Wśród tych wykroczeń było wyprzedzanie na przejściach dla pieszych, wyprzedzanie bezpośrednio na skrzyżowaniu, a także przekraczanie prędkości. W obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę, ten mężczyzna gnał ponad 130 km na godzinę. Obecnie limit punktów dla kierowców posiadających prawo jazdy dłużej niż rok wynosi 24 punkty. Ośrodki szkoleniowe są bezradne i nie mają wpływu na to, co kierowcy robią po otrzymaniu prawa jazdy. Zdaniem egzaminatorów, każdy z kandydatów na kierowcę już na starcie powinien przejść badania, takie, które wykonują kierowcy zawodowi. Na te trafiają obowiązkowo jedynie ci kierowcy, którzy tracą uprawnienia ze względu na brawurę na drodze. Zakres badań lekarskich, z tego co mi wiadomo, jest ten sam albo bardzo podobny, bo to są to tak zwane lekkie kategorie prawa jazdy. Inne badania są już dla kierowców samochodów ciężarowych. Tam są psychotesty między innymi i to uważam, że niejednemu by się też przydało, jeżeli chodzi o samochody czy też o motocykle. Za ucieczkę i niezatrzymanie się do kontroli motocykliście grozi kara do 5 lat więzienia. To sąd zdecyduje o dalszych losach tego kierowcy. Wiele z nas marzy o tym, żeby zostać gwiazdą, a teraz w TVS-ie jest to możliwe. Dzięki programowi Mosz Grajwka zostań gwiazdą. To uwaga, uwaga, będziemy grać. Przesłuchania trwają, niektórych zżera stres, ale cieszą się, że mogą wejść do nowego studia. To, że nie wiem, będę mógł powiedzieć mojej rodzinie, przyjaciołom, znajomym, ludziom, którzy jakby już słuchają mojej muzyki, że ja tutaj wystąpię, że wystąpię w telewizji, dla mnie to jest już naprawdę wielkim spełnieniem, a jakby udało się coś więcej tutaj osiągnąć, no to chyba bym, nie wiem, po ścianach biegał z radości. To dla nich okazja do tego, żeby poczuć się jak osoby, które na co dzień oglądają w telewizji. Czują, że mają w sobie moc, ale nie bardzo jak tu zrobić ten pierwszy krok, jak się pokazać. My dajemy im szansę i oni sobie też, ponieważ łamią kryteria blokad wszelakich, idą odważnie tu, a co się będzie działo, zobaczymy.
Gwiazdy, nie te przyszłe, tylko dobrze znane naszym widzom, będą z kolei czekały na nich już za kilka dni. 15-lecie telewizji TVS coraz bliżej. Atrakcje dla dzieci już od godziny 14, a potem dla dorosłych mnóstwo różnych atrakcji, różne strefy sportowe, zdrowia. Będzie można zakupić jakieś błyskotki, oczywiście strefa gastronomiczna. No i nie zabraknie naszych artystów, naszych gwiazd telewizji TVS. Na scenie m.in. Mariusz Kalega, który specjalnie z okazji okrągłego jubileuszu nagrał nową piosenkę. Do wielkiej imprezy urodzinowej telewizji TVS pozostało niewiele czasu. Zapraszamy Was 6 maja właśnie tutaj na Pola Marsowe w Parku Śląskim. Zapewniam, że pogoda będzie lepsza niż dzisiaj. Łukasz Kądziołka, Silesia Flash. Już za niedługo kierowcy w Katowicach będą musieli sporo się natrudzić, by zaparkować auto w centrum i jego okolicach. Wstępny plan urzędników zakłada likwidację około 2000 miejsc parkingowych. To będzie bardzo skomplikowane. Tu nie będzie gdzie parkować. Coraz mniej parkowania jest w mieście, trzeba w centrach przesiadkowych parkować i dojeżdżać dopiero. Problem. Będzie problem. Czemu? Brak miejsca. A jeśli już będzie, to płatne, bo plan zakłada również rozszerzenie strefy płatnego parkowania w mieście o Koszutkę, część Zawodzia i osiedle Paderewskiego, gdzie jeszcze mimo braku stosownej uchwały o strefie są już montowane parkomaty, które kosztowały około 9 milionów złotych. Urzędnicy są jednak pewni, że radni zagłosują za zmianami. Podobnie myślą ci, którzy od wielu lat walczą o porządek w mieście. To, co się wydarzy w najbliższych miesiącach, to jest ruch w dobrą stronę, bo dłużej nie można było tolerować tego, jak wyglądały Katowice. To jest najbardziej rozjeżdżone z dużych polskich miast miasto, które ja znam. Samochody parkują wszędzie, oczywiście nielegalnie, trawniki, chodniki, drogi rowerowe, białe plamy parkingowe bez opłat, więc dobrze, że to się będzie działo, natomiast mamy długoletnie zaniedbania. Zaniedbania, o których mowa, to przede wszystkim brak odpowiedniego dostosowania infrastruktury parkingowej czy chodników dla pieszych do zmieniających się przepisów prawa. Dopóki nie zmienialiśmy organizacji ruchu, nie musieliśmy dostosowywać do nowych przepisów. Teraz zmieniając organizację ruchu na nową, musimy uwzględniać choćby takie parametry jak odległość miejsca parkingowego od przejścia dla pieszych. Czy na przykład wymiary miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Zmiany niosą również za sobą problemy związane z kontrolowaniem miejsc, gdzie będzie obowiązywać nowa organizacja ruchu. Zajmować się tym będzie m.in. Straż Miejska, która w ostatnich latach cierpi na braki kadrowe. Mieszkańcy Katowic, którzy są za tego typu zmianami, podkreślają, że to dopiero początek, a miasto powinno również zająć się takimi miejscami jak tymczasowy parking przy superjednostce, którego według planu zagospodarowania przestrzennego w ogóle nie powinno tutaj być. Szutowy parking za darmo, walka z samego rana jest o to kilkadziesiąt miejsc, około 100 miejsc. Tak samo tutaj. To od zawsze powinien być płatny parking, jak to jest w każdym dużym mieście. A jest dopiero od 7 miesięcy. Głosowanie m.in. w sprawie poszerzenia strefy płatnego parkowania w Katowicach ma się odbyć na jednej z sesji Rady Miasta w maju lub czerwcu. Usuwanie miejsc parkingowych już trwa. Wsłuchać się w ptaków śpiew i obserwować ich lęgi od wtorku już oficjalnie można z wieży widokowej postawionej przy zbiorniku Goczałkowickim. To nowa atrakcja turystyczna wzniesiona na wysokość 15 metrów ma służyć nie tylko promocji regionu, ale również miłośnikom natury i ornitologom. Goczałkowicki zbiornik to doskonałe pod względem walorów przyrodniczych miejsce, w którym odnajduje się wiele gatunków ptaków. Możemy kontrolować, jak dużo różnych gatunków migruje. Często są to rzadkie gatunki, nawet w skali Polski, więc na pewno obserwacje będą lepszej jakości, ponieważ po prostu mamy większy zasięg obserwacyjny. No i ponadto sama ptasia beczka, która jest znaczącym miejscem lęgowym dla wielu gatunków ptaków wodno-błotnych na Śląsku. W głównej mierze ona powstała dla rybitwy rzecznej, natomiast ogromnym zaskoczeniem były lęgi mewy czarnogłowej. Było aż 14 par, co jest ewenementem na skalę naszego kraju. Ewenementem są również działania województwa śląskiego podejmowane na rzecz ochrony środowiska, elementem których jest m.in. platforma widokowa. Zrealizowana w ramach projektu LIFE, którego jednym z zasadniczych zadań jest tworzenie właśnie infrastruktury turystycznej oraz edukowanie w temacie ochrony ptactwa w Dolinie Górnej Wisły. Jak się okazuje, to właśnie region śląski jest jednym z przodujących w skali kraju. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zrealizowała dwa projekty LIFE jako beneficjent koordynujący. To jest naprawdę duży sukces i nie ma drugiej takiej regionalnej dyrekcji w Polsce. Natomiast województwo śląskie jako samorząd województwa
jako jeden z trzech samorządów w Polsce wojewódzkich realizuje bardzo skomplikowany, wymagający projekt strategiczny LIFE. Przywracajmy Błękit. Będący największym w Europie projektem ochrony powietrza, a ochronie środowiska ma sprzyjać również nowo powstała wieża widokowa, z pozycji której możliwe będzie monitorowanie działań kusowniczych i rybactwa. To pozwoli m.in. utrzymać odpowiednią jakość wody Jeziora Goczałkowickiego. Wyjątkowego obszaru Natura 2000, bo ustanowionego jako pierwszy w granicach naszego województwa. Wyjątkowego, bo miejsce to upodobało sobie aż 29 gatunków ptaków z pierwszego załącznika dyrektywy ptasiej, i wyjątkowego, bo wybrały miejsce, które tak naprawdę zostało stworzone przez człowieka. I dlatego to człowiek powinien brać za nie odpowiedzialność. Platforma widokowa zlokalizowana jest pomiędzy Wisłą Wielką a strumieniem przy drodze wojewódzkiej 939.